Witajcie w kolejnym odcinku. Przed przejściem do headless CMS-u wypadałoby wyjaśnić różnicę pomiędzy useStaticQuery a takim typowym zapytaniem GraphQL, czyli w naszym przypadku export const, tutaj byłoby jakieś query, no i tutaj piszemy GraphQL i dalej tutaj w środku wklejamy to zapytanie. Następnie możemy się dostać do tych danych tutaj w tym miejscu poprzez data. I teraz tak, pierwsza podstawowa różnica pomiędzy useStaticQuery a tym zapytaniem to taka, że useStaticQuery nie obsłuży Wam zmiennych. Czyli jeżeli wykorzystujecie sobie tutaj useStaticQuery, to nie macie w żaden sposób jak dostać się do zmiennych lub je wywoływać. Jeżeli oczywiście Wasze zapytanie wymaga uwzględnienia tych zmiennych. Pamiętajcie jednak, że te typowe zapytania GraphQL, czyli OT, nie dość, że wykorzystują zmienne, to można wykonywać je tylko w komponentach najwyższego poziomu. A zapytania z użyciem useStaticQuery, czyli te, można wywoływać na dowolnym poziomie Waszego drzewa komponentów, czyli w jakimś batonie, konkretnie w jakimś takim malutkim komponencie. Tak naprawdę tyle. Różnic nie ma dużo, ale jak widzicie są istotne dla działania Waszego komponentu. W specyfikacji znajdziecie jeszcze linijkę, że StaticQuery, czyli to zapytanie, nie działa z surowymi wywołaniami. Tak jakby, tak jest napisane w dokumentacji, ale chodzi o to, że nie możecie wywołać tego poprzez na przykład React create element, czy tam create element. Sorry, to w ogóle jest create context, powinno być create element. W ten sposób tego nie możecie wywoływać. Ogólnie proszą, aby to robić za pomocą JSX-a, czyli w naszym przypadku byłoby to static query. Coś takiego pokazują, jeżeli chodzi o specyfikację. Także w tym odcinku tyle. Pamiętajcie o łapce oraz o subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.